Czołem kapitanowie Szparagu z tej strony. Piotr C. jest sponsorem tej bitwy z klanu TTT.pl. Słuchajcie, Montana, 10 tier, okręt, który jest od samego początku w World of Warships. Mówię od samego początku, to mam na myśli tak naprawdę, słuchajcie, otwartą betę, gdzie już były dostępne dwie pełne linie okrętów. Były to pancerniki, krążowniki i niszczyciele oraz lotniskowce amerykańskie, a po drugiej stronie japońskie w tym samym zestawie, czyli również od lotniskowców przez niszczyciele, krążowniki aż po pancerniki. Co wyróżnia ten okręt? Zdecydowanie wyróżnia go bardzo mocna obrona przeciwlotnicza. Myślę, że chyba z pancerników tak naprawdę to najmocniejsza. W pewien sposób jest to nawiązanie do jakiejś tam prawdy historycznej, ponieważ amerykańskie okręty wojenne, zwłaszcza w tej drugiej, końcowej fazie wojny, naprawdę musiały mieć bardzo mocną obronę przeciwlotniczą. Było to spowodowane m.in. prawdopodobnie atakami pilotów japońskich kamikadze, czyli pilotów, którzy, jak wiecie, próbowali nie tylko na przykład zbombardować okręt amerykański, ale m.in. próbowali swoim samolotem się rozbić na tym okręcie, często z ładunkami wybuchowymi, z bombami, tak aby zadać jak największe uszkodzenia, jak największe straty. W marynarce wojennej Japonii, z tego co się orientuję, brakowało już później doświadczonych pilotów, bo część z tych pilotów zginęła, więc ten młody narybek, który był szkolony, nie miał takiej umiejętności jak ci piloci doświadczeni, ci, którzy brali od początku udział w wojnie. Stąd też ta obrona na tych okrętach amerykańskich była naprawdę mocna i to w zasadzie można powiedzieć na każdym poziomie, już zaczynając gdzieś tam od pancernika New York, przez Nowy Meksyk, Colorado, no a później na Karolinie Północnej, jak również na Iowa i Montana, jest ona naprawdę wyśmienita. I wielu kapitanów pływających tym okrętem buduje sobie swojego kapitana na tym okręcie pod obronę przeciwlotniczą. I powiem szczerze, pewnie nie jest to do końca złe rozwiązanie, ale musicie wiedzieć, że są również inne. I musicie sobie zdać świadomość, mieć świadomość kilku rzeczy. Po pierwsze, taki build kapitana i ogólnie okrętu, bo wiadomo, że wtedy dobieramy też pod to moduły. Jeśli chodzi o ten okręt pod pelotkę, powoduje, że ta pelotka jest naprawdę mocna i będziecie w stanie zestrzelić naprawdę sporą ilość samolotów przeciwnika. Natomiast musicie mieć świadomość jednej istotnej rzeczy. Jeżeli będziecie grali przeciwko lotniskowcom tiru 9 lub 10, to jeżeli myślicie, że wasza obrona przeciwlotnicza obroni was przed zatopieniem, to chciałbym was wyprowadzić z tego błędu i chciałbym wam powiedzieć, że wprawny kapitan lotniskowca będzie was w stanie z lotniskowca 9 lub 10 poziomu zatopić nawet na jeden atak. Czasami może się zdarzyć, że zrobi to na dwa razy, ale najprawdopodobniej będzie w stanie, jeżeli zrobi to rozmyślnie, to będzie w stanie was zatopić na jeden atak. To oznacza, że ten mit obrony przeciwlotniczej, jeżeli chodzi o pancerniki amerykańskie, niestety jest trochę nieprawdziwy. I tak jest, słuchajcie, ponieważ no, nie będziecie w stanie się obronić. Owszem, ileś samolotów zestrzelicie, ale sami nie będziecie w stanie się obronić. Jeżeli nie pomoże wam jakiś krążownik, który ma na przykład rozbicie, gdzie dzięki czemu unikniecie części na przykład torped, część bomb w was nie trafi, to widzieliście piękna teraz salwa w ZAO z trzema cytadelami, macie dewastujące uderzenie, między innymi pierwszą krew. W każdym razie to ja nie twierdzę, że to jest zły build kapitan, natomiast są buildy inne, na przykład wielu kapitanów buduje okręty amerykańskie pod żywotność i oni kierują się z kolei argumentacją taką, która mówi, że
choćby danie na taką montanę minus 10% do szansy na pożar jest bardzo fajną rzeczą. Ten okręt naprawdę dużo gorzej się wtedy pali, naprawdę dużo gorzej się podpala. I ogólnie jeżeli chodzi o przeżywalność całego okrętu, to jeszcze można wykorzystać inne perki na kapitanie. Ja nie mówię, żeby korzystać tylko z perków na przeżywalność, bo jest wiele innych, które są naprawdę bardzo ciekawe, choćby na przykład za 2 punkty uważam, że na pancernik jest świetnym rozwiązaniem adrenalina, kolejne dewastujące uderzenie, jak widzicie Piotr tutaj wymiata, a my tu gadu gadu. I słuchajcie, i wydaje mi się, że to jest chyba jednak trochę lepsze rozwiązanie, zrobić takiego kapitana pod żywotność. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś was będzie chciał z lotniskowca zatopić, dziewiątki, dziesiątki, to to zrobi. Kapitanowie lotniskowców mają coś takiego, że mimo wszystko nie wybierają na pierwsze cele spośród na przykład pancerników amerykańskich. Wolą sobie zaatakować najpierw japoński lub niemiecki. Dlatego, że one już same w sobie mają tą obronę przeciwlotniczą słabszą i wtedy taki kapitan może sobie zrobić damage, tracąc mniej samolotów niż atakując pancernik amerykański. Pancernik amerykański, który i tak się przed nim sam nie będzie w stanie, podkreślam to, obronić. Dlatego może się zdarzyć tak, że mając żywotność na kapitanie i na okręcie, robiąc taki okręt pod żywotność, będziecie w stanie dłużej przetrwać na polu bitwy, złapiecie mniej pożarów, mniej razy będziecie musieli użyć, znowu piękna salwa z 2 cytadelami, mniej razy będziecie musieli użyć regeneracji hapsa lub na przykład erki, żeby te pożary gasić. I ogólnie perki na żywotność, wierzcie mi, zdają egzamin. Doświadczeni gracze coraz częściej właśnie budują pancerniki amerykańskie w ten sposób. Ja ostatnio rozmawiałem, w zasadzie nawet nie powiem, że rozmawiałem, mogę powiedzieć, że gdzieś tam przy okazji tematu facebookowego wypłynęła taka wymiana, że się tak wyrażę, spostrzeżeń na temat tego, jak budować kapitana i w ogóle okręt, jeżeli chodzi o pancerniki amerykańskie, z Talerusem, czyli z Robertem, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam. I stąd dzisiaj te moje dywagacje, tak jakby na temat tego, jak można zrobić kapitana na pancernik amerykański. Ja przez jakiś czas miałem na montanie zrobionego kapitana pod artylerię dodatkową i owszem, jeżeli zdarzało się, że dochodziło do jakiejś bliższej konfrontacji z niszczycielem, to powiem wam szczerze, że działało to rewelacyjnie, bo tam był reload 3,8 sekundy, taki bazowy, że się tak wyrażę, kolejna cytadela, krążownik, taki bazowy reload był i 3,8 sekundy, więc no wyglądało to naprawdę świetnie, no te niszczyciele po prostu padały jak kawki i było ok, ale zrezygnowałem z tego, ponieważ okazuje się, że do takich kontaktów bezpośrednich pojedynków z niszczycielami to może dochodziło w moim wypadku 2 bitwy na 10, więc pytanie, czy był sens. To jest tak samo, jak rozmawiamy teraz o tym, że można zrobić przeciwlotniczy sobie okręt typu North Carolina, Iowa lub na przykład Montana. Natomiast oprócz tego, najpierw będą ci kapitanowie pewnie atakować amerykańskie i, przepraszam, niemieckie i japońskie pancerniki, to zobaczcie sobie na 10 bitew, w ilu bitwach będziecie mieli lotniskowiec. I jeszcze odrzućcie lotniskowce tiru, powiedzmy, 7 i 8, które są po prostu słabsze i na raz nie będą w stanie was zatopić, więc ten sens tego buildu kapitana typowo przeciwlotniczego no jest dość wątpliwy. No ale jeśli ktoś chce, jeśli ktoś taki styl gry preferuje, no to ja go nie będę tutaj jakoś na siłę od takiego pomysłu tak jakby odwoływał, odżegnywał. No, przede wszystkim kapitana, słuchajcie, buduje się pod własny swój styl gry.
Drużyna Zielonych na chwilę obecną na bardzo wyraźnym prowadzeniu. Moskwa na ogrysku, jak widzicie. Pojawiają się kolejne cele. 9 Cytadel Piotrowi polosowało, więc naprawdę bardzo fajnie. I właśnie wpadł Kraken. Słuchajcie, jeszcze tak wracając do Montany, ogólnie Iowa i Missouri, to jeszcze jedna rzecz. Kilka miesięcy temu w jednym z patchów, ja teraz nie będę przeszukiwał internetu, w którym oba te okręty, w obu tych okrętach została obniżona Cytadela. Ja zauważyłem takie coś, że na mniejszym dystansie, może to był przypadek, ale na mniejszym dystansie tych Cytadel w Iowa, Missouri czy Montanę nie mogłem strzelić. Te Cytadele wchodziły na zazwyczaj na większym dystansie, bo gdzieś tam ten pocisk przebijał przez pokład i wtedy w tą Cytadelę trafiał. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj strzelanie od pasa tak jakby burtowego na małym dystansie, to zbyt łatwo Missouri, Iowa i Montana tych Cytadel nie łapały. To nie znaczy, że nie zbierały dużych obrażeń, bo zwłaszcza Iowa i Missouri mają ten pancerz dużo mniejszy niż Montana, bo Montana ma ponad 400 mm. Missouri i Iowa mają tam około nieco ponad 300, więc wygląda to troszeczkę inaczej. Natomiast oprócz tego, że ta Cytadela została obniżona, więc te okręty troszeczkę mniej cięgi zbierają, to jeszcze została w tych amerykańskich pancernikach swego czasu poprawiona celność. I efektem poprawy tej celności jest naprawdę to, że no, będziecie w stanie zadawać bardzo solidne buły przeciwnikom, będzie wam losowało Cytadele, co widać na przykładzie tej fantastycznej bitwy, bo to jest bitwa naprawdę, która jest udana. Ja Montaną zbyt dużo nie grywałem, mimo że mam ten okręt w porcie i nie miałem okazji jeszcze wbić na tym okręcie wyniku powyżej 200 tysięcy. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się stanie. Udało mi się ponad 200 tysięcy wbić na USS Iowa, natomiast na Montanie jeszcze nie. I mam nadzieję, że właśnie między innymi Montana lub Zao będą tymi okrętami, na których będę ustanawiał być może kolejne rekordy, jeśli chodzi o zadany damage. I oczywiście będę wam chciał te bitwy pokazać. Jak widzicie, po tej bitwie Montana ma naprawdę niesamowity potencjał do robienia damage'u. Mój rekord damage'u to jest 203 tysiące z kawałkiem. Tutaj już widzicie, jest ten pułap przekroczony i będzie jeszcze więcej. Mam nadzieję, że również podobne bitwy na Montanie będę rozgrywał. Zresztą chyba widzieliście u mnie na kanale bitwę na Montanie, około 350 tysięcy obrażeń. To dzięki uprzejmości Drwala Lumberjacka została mi ta bitwa udostępniona i z WG i mogłem ją tutaj wam zaprezentować. Także jak widzicie, ten okręt ma naprawdę niesamowity potencjał. Widzę, że teraz Piotr się trochę uparł na to, żeby dobić tą Montanę i mamy szósty frag, a nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem pod kątem zrobienia jeszcze damage'u byłoby trafienie Ibukiego, ale Montanę trzeba było wygasić, ponieważ 12 lów 406 mm to jest naprawdę rzecz bardzo niebezpieczna, więc lepiej, żeby ta Montana nie strzelała. Taki Ibuki jest chyba mniej groźnym przeciwnikiem, więc jakiś tragiczny ten wybór z jego strony nie był. Prawie 900 punktów do 200 kilku, do niespełna 300, więc tutaj losy bitwy w zasadzie, wydaje mi się, zostały rozstrzygnięte i mimo że przeciwnikowi został jeszcze jeden niszczyciel, to tak naprawdę tutaj już chyba się nic nie wydarzy. Teraz piękna salwa, która spowodowała, że wpadł jeszcze duży kaliber i Moskwa dobija Ibukiego ze swoich naprawdę mocnych, silnych dział, które naprawdę mają bardzo płaską, szybką trajektorię lotu. I teraz Kurfürst pokazuje tutaj burtę, zobaczymy, czy polosuje, jak polosuje. Mamy za 5800 i za 5800 to jest, słuchajcie, 11600 obrażeń, dwie penetracje, jak widzieliście, z tego polosowało, więc uszkodzenia całkiem, bym powiedział, przyzwoite. Zetka na razie nam tutaj nie zagraża, ona ma niezbyt wielki jakiś zasięg torped, tam chyba coś koło 9,5 km, więc musiałby kolega naprawdę ostro na nią płynąć. Teraz zobaczcie kolejne obrażenia, niestety ten frag już nie wpadł, ale zbliżyliśmy się do 250 tysięcy tych
obrażeń, więc wynik naprawdę jest fantastyczny, a całe podsumowanie za chwilę będziemy mogli obejrzeć za kilkanaście sekund na podsumowaniu bitwy, moi drodzy. No dobra, mamy podsumowanie bitwy. Jak widzicie, z cytadelami się nic nie zmieniło, tam gdzieś mniej więcej od połowy. Jest 6 fragów, jest obrona bazy 76 hitów, więc wynik jest naprawdę bardzo fajny. I zobaczcie na ten niesamowity exp. 3312 bazowego expa, więc gratuluję koledze. To jest bitwa z serii Mistrzostwo Świata. Piotr C. naprawdę świetną bitewkę rozegrał. Zobaczcie teraz na obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Pamiętacie, jakie buły dostała ta Moskwa? Pamiętacie, jaką bułę z jednej salwy tak naprawdę dostało Zao, które zeszło no prawie w całości. Zobaczcie, Zao ma 40400 z puli punktów wytrzymałości, więc prawie 100% mu zabrał tutaj Piotr. Tak samo było z Hiperem. Również tam około 90% punktów jego puli wytrzymałości. Jeszcze, jak widzicie, trochę był obity Benson, trochę Montana, trochę Martel. Martel też ponad połowa na pewno punktów wytrzymałości. I to spowodowało, że ten X był naprawdę spory. Teraz jeszcze możemy zobaczyć zarobki brutto 673 tysiące, zysk netto 388 tysięcy srebra z kontem premium. I to w zasadzie, moi drodzy, tyle w tej bitwie. Ja zapraszam na kolejne i życzę Wam takich bitew pod względem i damage'u, i expa. Do usłyszenia.